Wszystko, co najważniejsze, zapakowane, możemy ruszać w podróż. Osiemnastego lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Baterii. Został ustanowiony po to, żeby uświadomić nam rosnącą rolę akumulatorów w naszym życiu. Są tu, to o tym wiecie. Są tu, są także w tych kamerach, ale coraz częściej także tu, w samochodach. Pamiętajcie, w ubiegłym roku, 18 lutego, wyruszyliśmy samochodem elektrycznym z tego miejsca do Krakowa szlakiem Orlich Gniazd. W tym roku poprzeczkę stawiamy sobie wyżej. Chcemy dojechać z Częstochowy nad morze. Po to, żeby udowodnić Wam, że samochód elektryczny to nie jest pojazd służący tylko do jazdy po mieście, ale także na dłuższe trasy. Minęły dwie godziny od naszego startu w Częstochowie. W tym czasie przejechaliśmy 187 km ze średnią prędkością 85 km na godzinę i zużyciu na poziomie 20,5 kWh na 100 przejechanych kilometrów. Myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Przed nami mniej więcej jeszcze połowa drogi. Trwa nasza wycieczka elektrykiem nad morze, trasa Częstochowa-Gdańsk-Jelitkowo. Jesteśmy na drugim punkcie ładowania, za nami 450 km do celu, czyli do plaży w Gdańsku-Jelitkowie. Mamy jeszcze około 35 km. No i co, moi drodzy, jesteśmy u celu naszej podróży. Plaża Gdańsk-Jelitkowo. Jedna mała uwaga. Jeżeli chcecie się wybrać samochodem elektrycznym nad morze, startując na przykład na Śląsku, to wyjedźcie wcześniej rano i bierzcie pod uwagę, że Gdańsk jest naprawdę zakorkowanym miastem.